No to zacznijmy nagrywanie symulatora ISDR stacji Wisków Główny. Służbę zaczynamy w czwartek o 6 rano. To już jest środek tygodnia, więc pociągi już jeżdżą, bo w poniedziałek to dopiero się zaczyna zjeżdżać, dlatego że wdraża się rozkład jazdy, a tu już pociągi mamy w stacji. Tak, 6.14 odjecha ze stacji w kierunku stacji testowo. Do Borka pojechał 6.780, to sobie już zapisałem wcześniej, do R146. 6.314 też zapisaliśmy, że pojechał do Testowa. W stacji mamy na torze trzecim 46883, a z piątego wyjeżdża nam 35581. Musimy zgłosić na SKP zamknięcie rogatek i wzbudzić blokadę do Tęczy i do Wilamowic, aby skład mógł odjechać. Na Lisku w miasto i nie ma nic z tego, co widzę. Pozwolenie jest u nas. No i to właściwie tyle. W stacji mamy składy manewrowe na 10, 12 i 14. I jak będziemy mieli wolny czas, to tutaj się raczej rzadko zdarza, ale to sobie poprzestawiamy te składy manewrowe. Choć one w zasadzie tam na tych bocznych torach mogą stać, to mi się tam nic nie stanie. No dobrze, to zaczynamy w takim razie. Tu sygnał, żeby zamknęli rogatki. Tu wzbudzamy blokadę. Wcześniej widzę, były podsył z awaryjnego do wyciągnięcia tego składu ze zdefektowaną ET40. Tu widzę jeszcze izolację, usterkę izolacji torowej. Teraz sprawdzimy, czy ona w ogóle jest zgłoszona. Obwody torowe, jeszcze zwrotnica 51, 10 minut. Aha, izolacja, to gdzie ja tam tego szukam. Zgłoszona jest. Jak jest zgłoszone i naciśnie się drugi raz na czerwone, to się nic nie dzieje. Jak nie jest zgłoszone, tak jak teraz, to dopiero idzie jakby do realizacji, do automatyków i automatycy będą naprawiać system 10 minut. To w zasadzie można powiedzieć, że objęliśmy służbę. Tu sobie zgłosimy na testowo, że nam 6.14 odjechał. Blokadę żeśmy już dali, jest przeblokowana. Musimy sobie zapisać 6.1. że pociąg odjechał 06, w zasadzie by trzeba było ułamkować, bo odjechał 56. Nie, wolno było 56, pojechał 01. Teraz trzeba zgłosić do Wilamowic, czy mam już 35581, też odjechał 35581. Do R146 wpisać z godziną 6.02. O której przyjechał, to nas nie dotyczy. Jak nas wrócą blok, to można wysłać następny pociąg. Z miasta coś nam chcą podesłać. No, tu loków awaryjnych jeździło. 4.4.0.16 pewnie. To wolno, bo tam nic nie mamy do wysłania. 4.4.0.16.0.6.0.2, droga wolna. Wpisane do R146, blokady przeblokowujemy. I mogą na semafor, na sygnał zezwalający na semaforze wyprawić pociąg. To teraz bierzemy się za te składy tutaj
torach odstawczych. Jedenastka, tam była usterka na tej zwrotnicy, ten 51. 51 to, aha, na tej. To my jej nie obrócimy. No nie. Czyli tylko przez grupę będziemy mogli jechać, chyba że pojedziemy uniwersalnym 2A torem. To wtedy tu nie będziemy musieli przez grupę przejeżdżać osobówkami, a 2A pojedziemy albo, no, albo po piątce, bo teraz jest wolna. Do testowa nam dojechał 6314, to wpisujemy 604. No. Do R146 0440, właściwie już dało się postawić na tory. Testowa chcą nam pchnąć 36181, wpisujemy 36181, wolna 0605. Musimy przeblokować blokady, żeby mogli posłać. No, w tym czasie sobie tym lokiem awaryjnym 0440. 51 zjedziemy na tor, na którym w zasadzie powinien być. Chociaż ja wiem, od biedy tu może stać, nic mu się tam nie stanie. Nic mu nie będziemy mówić, niech stoi. Nie przeszkadza tutaj, mniej manewrów będzie, jak zjedzie coś z tyfami. Dobra, zostawiamy go tam. Tu nam 44016. Z miasta. Jakiś spokój o tej szóstej. Za dużo się tu nie dzieje w rozkładzie. 6.14.44.21 przyjeżdża nam 4.4.0.17. Stefamy 46111 i to są skomunikowane, bo on odjeżdża. A, ten jest opóźniony wpis do 89 minut. 89 minut. A 018 ma być na 6.22. To powinien być planowo. To nie będziemy go trzymać, tego 44016, dlatego że o 6.22 w tych granicach 25 są skomunikowania pociągów, bo przyjeżdża osobowy od TFAM-y, którym wracają ludzie z pracy. Żeby im ułatwić powrót do domów, no to są skomunikowania z osobówkami. No ale już widzę, dotestowa osobówka 36 minut opóźniona. Ta ma być planowo z naborek i na miasto też ma być planowo. No dobrze. Sygnał do zamknięcia rogatek na posterunku trzecim. Nie trzeba dawać takiego długiego sygnału, tam na posterunkach dobrze słyszą te sygnały. 36181, to przelecimy przez 2A. O, jak dobrze, nie trzeba będzie na zastępcze jechać. Obwody torowe nam naprawiono i Z45, tak byśmy musieli wjeżdżać na zastępcze. Wyraźnie końcowy blokowa... Pewnie
czy 608-1 na nasz lek wjechał. Tak, to trzeba zapisać 608-08, że wjechał zamknięty przejazd. To możemy poświecić. Sześć już nam się tu do góry wciąga, ale nie, bo nie polecimy nim, bo tu jest sznak 46883, jeszcze musi jechać. Musimy go wziąć na odstawkę. Pójdzie na bok na piąty. Dojedzie nam 35581, to wypuścimy 46883, jak dobrze pamiętam, zaraz zobaczymy. 46883, dobrze pamiętaliśmy. 63072. A, to był dodatkowy, już wiem, to mam tu swoje. No 46883. Poślemy z toru nieposiadającego semafora wyjazdowego. To sobie tu musimy poukładać wajchy. Jak nam wiedzie 36181, to mu podyktujemy rozkaz S, gdzie możemy już mu podyktować. Chyba się spóźniłem z rogatkami. Tam nasze rogatki zamykają się. Będziemy dyktować rozkaz pisemny S. Udało nam się z rogatkami zdążyć. Dobrze, 6312 ten nam tu wjeżdża. No to dyktujemy rozkaz pisemny S dla pociągu 63072. Zezwala nam po otrzymaniu sygnału nakaz jazdy przejechać jazdę z nieposiadającego semafora toru numer 12 na wyjazd. Unieważnienie to nie, manewr zajęty, zamknięty, nie jazda do kilometru. To wszystko, ograniczenia żadnych. Poszło. Tu jeszcze musimy teraz zwrócić blok do testowa, że dojechał. 611 wpisujemy. 0611. Do Wilamowic zgłaszamy odjazd 46883. Wpisujemy do R1464. 6883, odjechał on 6.12. Już nam tu Stefanek dzwonił. Zaczyna się ruch, jak i normalnie na stacji się odbywa. Dla 46111 dajemy wolną. I tam nie blokujemy, bo tam jest telefoniczne do TFAMy, także nie ma żadnej blokady. Jest
usterka w zasadzie 2005. Musimy sobie tu jeszcze tą usterkę. A, to jest to, to już jest zgłoszone. Zgłoszone, dobrze. Sześć czy 072, bo nie zapisaliśmy i musimy jeszcze zadzwonić, żeby go wypuścić. 6 3 0 72. Żądanie pozwolenia. Zapisujemy w R146, droga wolna 0613. Jeszcze z worku nam coś chcę powiedzieć. Przekładamy wajchy na doraźny, początkowy pojedziemy. R440 17 odjechał z borku 0614. Dobrze, to czy tu mamy wajchy wszystkie ok poukładane? Mamy. To możemy nalść nakaz jazdy. I o 6072. Stój. Och. Ja to jeszcze zetrzę ze składem, bo przecież co za mechanik tam jest. Wajchę ma źle z przełożoną, tą się ciśnie tutaj. Jest do mnie. Przecież tu są wajchy poukładane, to on jedzie tam. O godzinie 06:15 prowadzam telefoniczne. Telefoniczne zapowiadanie pociągu po torze szlakowym. To wyprawienie to będzie jakaś mordęga po prostu. Torze ogniskowa do testowa nadał. Nadał ESP kalota. Odebrał RSP. W testowie siedzi Schulz. Schulz. Dobrze. Koniec. Pewnie 4611 odjechał. Zero sześć szesnaście. Zapisane. Wjechał nam już 4 4 0 16. Napiszemy 6 17. Już nie wiem, ile on tam stoi przy tej krawędzi peronowej, ale i tak musi poczekać na 4 6 111, aż się przesiądą.
Z Borku nam już przyleciał 44017. To go dajemy tutaj na... To takie dziwne sytuacje są w tym symulatorze, bo podyktowaliśmy rozkaz na objazd. Nie wiem, czy nie mieliśmy przypadkiem podyktować na ominięcie tych tarczy. 63072. No i teraz nie wiem, co zrobiliśmy źle z tym wyprawieniem z toru nieposiadającego semafora. Końcówki na budzie widzieliśmy, oddajemy blok do Burku. I on nam pojedzie jako ruch manewrowy teraz z 20 na godzinę. No nic, niech jedzie. Musimy zgłosimy tu, że odjechał 63072 o 6.20. Przejrzymy sobie jeszcze raz ten rozkaz pisemny S numer 226 dla pociągu 63072. Musimy wpisać w R146, żeśmy go podyktowali. R305, mój numer był 226, u mechanika był 96. Dla pociągu 63072 data 12 czerwca, rubryka pierwsza, zezwalam po otrzymaniu sygnału nakaz jazdy wyjechać z nieposiadającego semafora wyjazdowego toru numer 12. No więc powinien nam normalnie wyjechać. Już nam się 46111 zgłasza. Aha. Sprawdzimy, gdzie ten 46111. Kurczę, stanął nam pod wjazdowym. No nie powinno tak być. Zawaliliśmy. Też żeśmy zawalili z 44017, bo żeśmy go niepotrzebnie pod drogowskazowym zatrzymali. Ach. Coś ten początek służby nie najlepszy. Na szczęście do odjazdu ma 3 minuty, to jeszcze się zdążą wymienić pasażerowie. Aha, dobrze, żeśmy tego 44016 nie wyprawili jednak, powiększymy mu opóźnienie, ale miasto nam nie zgłasza następnego 44018. Stąd dobrze, że go zatrzymaliśmy. Tu jeszcze zgłosimy przyjazd 46111, zanim się tu wlecze, to trochę potrwa. Sobie drogę przebiegu ułożymy. Ułożona, możemy poświecić, żeby nam też nie stanął niepotrzebnie pod drogowskazowym, a
końcówki ma, to możemy poinformować Stefana, że 4, 6, 111 przyjechał o 6.23. No to on tak dojeżdża akurat jak tamte będą miały odjazd, bo o której tam mają odjazd 4.6.25, to on tak na 25 z prędkością 4.6.111, bo tam tory jest krzywe, to tak dojedzie akurat. 0.16 puścimy jako pierwszy tego i tak. Sprawdzimy, co nasz 6.3.0.72 robi na szlaku prawie nam stanął, ale nie wiem czemu, co się tam dzieje u tego mechanika. Na szczęście nie mamy tam nic do testowa, bo chyba, że z testowa coś miało jechać. 3.6.15, 6.41, zanim on się tam dowlecze. U nas 5.35, za 10 minut teoretycznie tam powinien być. Sprawdzimy jeszcze, czy mu tu poświecili na wjazd. Nie. A nie, poświecony ma już wjazd. Dobrze. Oświetlił się. Na szlaku dobrze. To nam 4.6.111 też przyspieszył 25. Zadzwonimy do miasta 4.4.0.17. Z żądaniem pozwolenia na wyprawienie pociągu 4.4.0.17, zgoda o 6.25. Zapisaliśmy. Przeblokowali nam blokadę, żebyśmy go mogli na semafor wypuścić. My tu blokadę pyk do Wilamowic 26, to jakieś 1,5 minuty mi trzeba dać na wymianę pasażerów, 28 nie całego puścimy. Całe szczęście, że z Wilamowic mamy tą osobówkę 6.16 opóźnioną, 36 minut, bo byłby dramat. Przy 4.6.11 wymiana pasażerów trochę dłużej trwa, bo to pullmany, takie wagony tam posyłają na te famy, żeby pracownicy wygodnie jechali, ale też wymiana dłużej trwa, 6.30, jak za dawnych czasów mnóstwo ludzi wsiada i wysiada, przesiadają się, biegają po peronach, to możemy poinformować SKP, żeby nam zamknęli przejazd i jak nam zamkną rogatki, to odjedziemy z 4.6.111. A następnie z 4.4.0.16, to już w zasadzie możemy też mu drogę tu przygotować. Na kolei jest taki zwyczaj, że wajchy przekłada się od najdalszej w drodze przebiegu do najbliższej. Z czego to wynika?